Tom 112: Leśna samotnia, rozdział trzeci. Kawa pochodziła z najwyższej płóki, bo innej gubernator nie pijał. Swoje zrobiły lata spędzone we Francji, gdzie nie serwuje się zaparzonej wrzątkiem lury z byle jak zmielonych ziaren. Zjadłem parę kanapek na śniadanie i siedziałem teraz nad parującym kubkiem. Jednak nawet najwspanialszy aromat nie mógł sprawić żebym myślami wrócił do rzeczywistości. Ciągle nie mogłem otrząsnąć się po wydarzeniach minionej nocy. Rankiem, gdy tylko za oknami zrobiło się widno, wyruszyłem na wizję lokalną. Trzy razy obszedłem podwórze i nie znalazłem niczego interesującego. Nikt nie brodził wśród wysokich do pasa, teraz żółknących chwastów. Nikt nie taplał się w błotnistych kałużach. Swoją drogą, Posesja gubernatora sprawiała przygnębiające wrażenie. Na pewno nie zaszkodziłoby wziąć kosę, którą widziałem w szopie, gdy szukałem zapasowego klucza od domu i wypowiedzieć wojnę panoszącym się wszędzie łopianom, pokrzywom i ostom. Tylko po co? Mitygowałem sam siebie. Byłby ten trud. Gubernator pewnie nikomu nie zapisał w testamencie swojej posiadłości. Chałupa więc pójdzie w ruinę. Chyba że przejmie ją gmina. Raczej nie przejmie. Bo po co brać sobie na głowę dodatkowe kłopoty? Kropka. Oględziny podwórza nie przyniosły więc, jak już wspomniałem, żadnych rezultatów. Nocny intruz nie przekroczył zatem bramy wjazdowej. Może nie zdążył. Spłoszył się, gdy obudzony przez Dropsa, wybiegłem z domu. A może interesowała go tylko Skoda? Takie rozumowanie wydawało mi się absurdalne. Trudno byłoby wyobrazić sobie złodzieja. Który zainteresował się starym gruchotem, chyba że chodziło o zbieracza złomu. Nawet w leśnej głuszy nie brakowało dużo lepszych i znacznie wartościowszych samochodów. Ktoś jednak zadał sobie trud, żeby otworzyć drzwi faworytki, prowadzące z lasu i do lasu ślady ciężkich buciorów z charakterystycznym protektorem wiodełkę jak upewniłem się teraz przy dziennym świetle, nie były sennym przewidzeniem, przyniosłem z domu telefon komórkowy i na wszelki wypadek zrobiłem kilka fotografii prawdziwy detektyw, przypomniałem lektury z dzieciństwa na moim miejscu zrobiłby gipsowe odlewy, jak myślisz drops, zdjęcie wystarczy zapytałem, ale rozmówca nie zareagował, nawet nie zastrzegł uszami, znów siedział nieruchomo przed bramą i wzrokiem błądził gdzieś daleko, o dziwo był sam, kot dzisiaj wędrował własnymi ścieżkami. Jeszcze raz przyjrzałem się śladom i nie doszedłem do żadnych sensownych wniosków. Buty z taką podeszwą nosi wiele osób. Sam niedawno miałem podobne. Intruzem równie dobrze mógł być rolnik, robotnik leśny czy turysta, któremu jesienna pora nie przeszkadza w podziwianiu uroków suwalszczyzny. Inna sprawa, że o północy tych uroków raczej nie widać. Włamał się do samochodu. Chyba nie próbował go uruchomić, bo stacyjka wygląda na nieuszkodzoną. Kontynuowałem rozważania. Co chciał więc osiągnąć? Na pewno przeszukał skrzynkę pod kierownicą i znalazł dowód rejestracyjny. Może właśnie o to chodziło? Przestępcy potrzebują często dokumentów do kradzionych samochodów, w których przebijają numery nadwozia. Takie rozumowanie miało jednak istotną lukę. Intrus, obojętnie kim był, gdy został spłoszony, Dowód rejestracyjny zwyczajnie wyrzucił, czyli wcale go nie potrzebował. Chyba znalazłem rozwiązanie zagadki. To nieskoda interesowała nocnego Marka, interesowałem go ja. Z dokumentu chciał wyczytać: Kto jest właścicielem auta? Uśmiechnąłem się pod nosem. Będzie rozczarowany, gdy sprawdzi, bo pewnie to zrobi że posiadacz faworytki jest poważnym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i w ostatnich miesiącach nie ruszał się poza stołeczne rogatki. Kawa zdążyła już wystygnąć, więc bez smaku dopiłem ostatni łyk. Zmywałem naczynia po śniadaniu, kiedy przez okno zauważyłem zatrzymujące się srebrne tico. Z auta, które swoje dobre lata dawno miało za sobą, wysiadła pani Basia. Była dość korpulentna. Jej wiek szacowałem na czterdzieści parę lat. Samotnie, bo mąż zginął w wypadku samochodowym. Prowadziła gospodarstwo agroturystyczne w sąsiedztwie gubernatora. Szła przez błotniste podwórko i bez większego powodzenia próbowała omijać wielkie kałuże. Po ustach było widać, że coś mruczy pod nosem. Pewnie przeklinała albo użalała się nad marnym losem swoich eleganckich półbutów. Wyszedłem na próg, dzień dobry. Pani Basiu, zapraszam do środka. Nie wiem, czy dojdę, tutaj przydałaby się ta pańska amfibia. Kobieta znała ze słyszenia zalety i możliwości wehikułu, ale widzę, że zmienił pan samochód. Nie zmieniłem, chwilowo jest w naprawie. Skodę pożyczyłem od kolegi. Podsunąłem pani Basi krzesło. Zaproponowałem coś do picia, a ona zdecydowała się na herbatę. Ja tylko na chwilę, zastrzegła, jadę po zakupy. Może panu też coś kupić? Podziękowałem. Niczego nie potrzebuję, bo wczoraj zrobiłem zakupy. Pani Basia była osobą sympatyczną. Ale niezwykle gadatliwą. Gdy już złapała odpowiedni rytm, usta nie zamykały się jej nawet na chwilę. A jak tam, pańscy koledzy? Nie robiliście poprawin po stypie? Chyba nie, bo widać, że jest pan w dobrej formie. Przemilczałem tę nieukrywaną złośliwość i próbowałem zmienić temat na bardziej dla mnie wygodny. Jesień, pogoda pod psem. A pani ciągle ma gości. Chyba niesłusznie wszyscy narzekają. Że na Suwalszczyźnie sezon trwa tylko dwa miesiące, w tym roku jest nie najgorzej, przyznała. Mam u siebie dwa małżeństwa emerytów z łodzi i z Krakowa, będą jeszcze tydzień. No, i jest pan Grzegorz, poznaliście się na cmentarzu, przypomniała mężczyznę w jasnym płaszczu, a ja odniosłem wrażenie, że na jej policzkach pojawiły się delikatne umieńce. Teraz ona chciała zmienić temat. A co z dropsem i bigosem nadal nic nie jedzą, pokiwałem głową. Powinienem zawieść ich do weterynarza. Ale nie wiem, czy to coś pomoże. Tęsknią za gubernatorem i nie mogą zrozumieć, że on już nie wróci. Spróbować nie zaszkodzi. Przekonywała pani Basia. Z tęsknoty nie można wyleczyć. Ale dostaną jakieś witaminy, może kroplówki. Inaczej padną z wyczerpania. Tylko, broń Boże, niech pan nie wiezie ich do Sejn. W Sejnach nie ma weterynarza. Zdziwiłem się. Jest konował, który zna się tylko na krowach i świniach. Tak mojego Freda leczył, że niewiele brakowało, żeby go wyprawił na tamten świat. Naprawdę, nie przesadzam. Niech pan pojedzie do Suwał. Zapytałem panią Basię. Kiedy ostatni raz widziała gubernatora, w niedzielę, wracałam z kościoła, a on wracał z ryb. Spotkaliśmy się na drodze, za dużo nie nałapał, ale był w dobrym humorze, nawet zapraszał na obiad. Nigdy, głos się jej załamał, nie przypuszczałam, że następnego dnia zrobi coś takiego strasznego, to wszystko przez tę okropną strzelbę. Tyle razy prosiłam, żeby się jej pozbył, za żadne skarby nie chciał się zgodzić, przemilczałem tę uwagę chociaż nie zupełnie się z nią zgadzałem. Jeśli gubernator postanowił popełnić samobójstwo, poradziłby sobie i bez obrzyna, znalazłby inny sposób. A wcześniej Jurewicz nie wydawał się pani dziwny, nic pani nie zaskoczyło w jego zachowaniu. Kobieta zastanawiała się przynajmniej z minutę. Tylko raz. Dokładnie nie pamiętam, ale to było chyba w połowie sierpnia. Akurat upiekłam chleb i przywiozłam mu bochenek. Nie było jeszcze nawet południa, a on siedział pod klonem ze szklanką łyski w ręce. Z do połowy butelką na stoliku i kopcił cygaro. Jurewicz, jak pan wie, nie stronił od alkoholu. Ale wcześniej chyba nigdy nie widziałam go pijanego, a już na pewno nie o tak wczesnej porze. Wtedy zaczynała mnie intrygować ta opowieść. Był pijany, nie chwiał się i nie był kłotał, ale wyglądało, że musiał wlać w siebie sporo alkoholu. Nawet nie podziękował za chleb, chociaż zawsze powtarzał, że lepszego nie jadł. Odkąd wyjechał z Wileńszczyzny. Siedział i mamrotał do siebie, że widział ducha. Że ten człowiek nie żyje od 30 lat, chciałem go uspokoić. Pytałam co się stało. Nagle jakby wytrzeźwiał i wrócił do rzeczywistości nic się nie stało. To takie bajdurzenie starego dziwaka bagatelizował. Potem nigdy nie wracaliśmy do tej rozmowy. Pani Basia zerknęła na zegarek i uznała, że musi wracać do domu. Była tylko ciekawa, jak długo zabawię w leśnej samotni nie wiem, ciągle nie mogę się zdecydować, Odparłem zgodnie z prawdą, wiedziony jakimś nieokreślonym impulsem. Pokazałem jej list od gubernatora i opowiedziałem o tajemniczym mężczyźnie na cmentarzu. Pani Basia przeczytała list dwukrotnie i ciągle z natężeniem wpatrywała się w pogniecioną kartkę papieru. Nagle z rozmachem klepnęła się w czoło. Panie Pawle, była wyraźnie podekscytowana. Przecież to się nie zgadza. Nie wiedziałem, o co jej chodzi. Charakter pisma gubernatora, podpis też jego. Moim zdaniem, wszystko w porządku. Data. Panie Pawle, data, pokazała palcem, kiedy gubernator popełnił samobójstwo. Spojrzałem na wiszący w kuchni ścienny kalendarz. Gubernator zastrzelił się w poniedziałek, czyli pierwszy października, a tutaj Pani Basia podsunęła mi kartkę pod nos, jakby stoi, że list napisano 2 października. Z 10 minut gorączkowo zastanawialiśmy się, co może oznaczać ta niezgodność czasowa. W końcu emocje jednak opadły. Doszliśmy do wniosku że zdenerwowany gubernator musiał się pomylić. Jak wiadomo, umarli nie piszą listów. Uruchomiłem Skodę i pojechałem do Berżnik. Zaparkowałem przed sklepem w uliczce odchodzącej od Trójkątnego Rynku. W środku było pusto, tylko tęga ekspedientka plotkowała ze swoją znajomą. Niezadowolona, że jej przeszkadzam, podała mi z niczej zapałki, wzięła pieniądze i wróciła do pasjonującej zapewne rozmowy. Pogoda była całkiem przyjemna, więc postanowiłem, że na cmentarz pójdę pieszo. Ciekawie rozglądałem się po osadzie, której bogata historia w żaden sposób nie przełożyła się na teraźniejszość. A przecież miejscowi nie bez powodu podkreślają, że berżniki były najstarszym miastem na całej Suwalszczyźnie, i nie jest to żadna legenda. Początki Grodu który swoją nazwę wywodzi od Jać słowa Berzas, Brzoza, sięgają 1510 roku, gdy Michał Jurewicz Padz został namiestnikiem przełomskim i na wzgórzu, do dziś grującym nad okolicą. Pobudował dwór. Po jego śmierci bezpośredni nadzór nad tymi terenami przejęła królowa Bonna Sforza. To jej berżniki zawdzięczają miejską nobilitację na prawie magdeburskim. Szybki rozwój miasteczka nastąpił w drugiej połowie XVI wieku. W 1560 roku miało ono już 70 domów i, jak odnotowali historycy, 10 domów rzeźników 5 piekarzy 5 szewców 2 krawców 2 foluszników. Jeden garbarza, jeden kowala, jeden garncarza, jeden słodownika. Wśród mieszkańców przeważali Polacy, pochodzący z drobnej szlachty mazowieckiej, ale byli tu także Litwini, Rusini, Tatarzy, a później także Żydzi. Czasy świetności nie trwały długo. Regres nastąpił po wojnach szwedzkich i wielkiej epidemii dżumy z 1709 roku. Swoje znaczenie miały też poczynania kolejnych starostów berżnickich, szczególnie ponurą sławą zapisał się Adam Sępkowski który swoje rządy sprawował w latach 1645 do 1653. W przekazach historycznych jest przedstawiany jako niezwykły i okrutny awanturnik, a w legendzie przekazywanej z pokolenia na pokolenia dorobił się przydomka diabeł. Rychło bowiem okazało się, że Sępkowski miał w nosie królewskie przywileje i nakazał mieszkańcom, wbrew prawu, Odrabianie pańszczyzny. Gdy w ich obronie wystąpił proboszcz KS Piotr Troczański, on również znalazł się na czarnej liście diabła, który nie przebierał w środkach i nie zawahał się nawet przed zbrodnią. Wynajęty przez starostę zabójca zamordował duchownego. Sępkowski ze swoją czeladzią splądrował plebanie i zagarnął co ważniejsze dokumenty. W tym przywileje lokacyjne. O tamtych wydarzeniach przypomina tablica w Berżnickiej Kaplicy. Niewiele lepszy okazał się Kazimierz Sępkowski, syn diabła, który po nim odziedziczył rząd. I on zmuszał mieszczan do odrabiania pańszczyzny. Ci zwrócili się ze skargą do króla Jana III Sobieskiego, gdy ten w 1679 roku przyjechał na Sejm do Grodna. Monarcha przyznał im rację. Potwierdził wszystkie wcześniej przyznane przywileje a w specjalnym liście napomniał Sępkowskiego zabicie mieszczan, wybijanie szyb w ich domach i zazranienie nożem kowala. Stopniowego, lecz systematycznego upadku Berżnik nie udało się zahamować i pod koniec XVIII wieku liczyły one zaledwie 223 mieszkańców. Kropkę nad i w 1805 roku postawiły władze pruskie. Odbierając prawa miejskie, burzliwa była również historia bliższa czasom współczesnym. Starsi mieszkańcy pamiętają to, co wydarzyło się 18 maja 1944 roku. Wówczas na szkolnym dziedzińcu hitlerowcy powiesili kilkunastu członków Armii Krajowej. Wśród zamordowanych był Piotr Żerniski, przedwojenny wójt. Całkowity zmierzch rozpoczął się w drugiej połowie lat 70. Kiedy berżniki straciły gminny status, trwa on do dziś, parę lat temu, pomimo protestów mieszkańców. Zlikwidowano nawet szkołę. Część okolicznych rolników próbowała postawić na agroturystykę, ale z umiarkowanym powodzeniem berżniki, chociaż mają swój urok. Są mniej znane i popularne niż położone po sąsiedzku giby, selwa czy kukle. Szedłem cmentarną aleją, rozgarniając szeleszczące pod nogami pożółkłe liście. Minąłem pomnik poległych we wrześniu 1920 roku w Bitwie Niemeńskiej. To ona zadecydowała o ostatecznej klęsce cofających się spod Warszawy bolszewików i sprzymierzonych z nimi Litwinów, którzy po raz kolejny próbowali zagarnąć Suwalszczyznę. Granitowy obelisk. Uwieńczony krzyżem Virtuti Militari odsłonił w 2001 Jerzy Buzek, ówczesny premier. Napis na tablicy głosi Wasza ofiara otworzyła wrota do Wiktorii Niemieńskiej. Bitwa niemiecka jest znacznie mniej znana i rzadziej opisywana od Bitwy Warszawskiej. Pod koniec sierpnia 1920 roku front ustabilizował się na linii Niemna, Szczary i Swisłoczy. Siły były wyrównane. Bolszewicy, dowodzeni przez Michała Tuchaczewskiego, mieli ponad 73 tysiące żołnierzy i 220 armat. Szybko też odtwarzali rozbite wcześniej dywizje. Przygotowywali się do ofensywy na Białystok i Brześć. Naprzeciw nim stanęły druga Armia Generała Edwarda Rydza, Śmigłego i czwarta Armia Generała Leonarda Skierskiego. W sumie 67 tysięcy piechurów i kawalerzystów oraz 432 działa. Operacją kierował Józef Piłsudski który postanowił uprzedzić i zniweczyć plany bolszewików. Polskie natarcie zaczęło się 21 września, a walki trwały tydzień. O ostatecznym sukcesie zadecydował manewr rozkrzydlający przeprowadzony przez pierwszą dywizję piechoty legionów która przez terytorium litewskie przedarła się na rosyjskie tyły i zmusiła czerwonoarmistów do pospiesznego odwrotu. Bitwa zakończyła się 28 września zajęciem lidy przez Polaków. Na cmentarzu w Berżnikach, niemal w bezpośrednim sąsiedztwie mogił polskich, znajdują się groby żołnierzy litewskich. Są uporządkowane i zadbane w myśl zasady, że na cmentarzu wszyscy są równi. Ostatnie oburzenie władz w Wilnie i tamtejszych środków masowego przekazu wywołało natomiast pojawienie się nowej tablicy. Przeczytałem: Upamiętniamy miejsce spoczynku żołnierzy litewskich, którzy wkroczyli u boku armii czerwonej w 1920 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Proboszcz, nie dostrzegłem niczego obrazobórczego w tej inskrypcji. Tak wyglądała historia. O ile jednak wiem, w wojnie o pomniki było to już kolejne starcie. Zaczęło się znacznie wcześniej, jeszcze za rządów poprzedniego proboszcza, kiedy na berżnickim cmentarzu stanął Krzyż Ponarski, upamiętniający zbrodnie popełnione koło Wilna na Polakach i Żydach przez hitlerowców i litewskich kolaborantów. W tej sprawie nie zabrakło nawet dyplomatycznych interwencji, pojawiła się także propozycja swoistej transakcji. Jeśli Krzyż zniknie, to Polacy będą mogli zrekonstruować wyburzoną w 2005 roku kolumnę w Oranach z napisem. Bohaterom ziemi wileńskiej poległymy w obronie ojczyzny. Krzyż pozostał. Kolumny nie odbudowano. Odpowiedzialny za jej zniszczenie proboszcz niedawno popełnił samobójstwo. Pochyliłem się nad grobem gubernatora, odgarnąłem liście. Poprawiłem rozrzucone przez wiatr kwiaty. Na uklepanym łopatą kopcu z namokniętej gliny ustawiałem ostatni zapalony znicz. Gdy za plecami usłyszałem kroki, kobieta miała pewnie z siedemdziesiąt lat. Ubrana była w ciemny wełniany płaszcz. Jej twarz częściowo zasłaniała zawiązana na głowie chustka, przeżegnała się i w milczeniu stanęła przy mogile, chyba w myślach odmawiała modlitwę. Nie chciałem jej przeszkadzać. Wreszcie skończyła i popatrzyła na mnie ciekawie. A pan odezwała się z charakterystycznym zaśpiewem spotykanym na suwalszczyźnie. To chyba nie tutejszy. Bo nigdy nie widziałam, z daleka przyjechał z Warszawy, to i z daleka, pewnie jakiś krewny nieboszczyka, zaprzeczyłem. Z tego, co wiem, on nie miał żadnej rodziny, byłem jego znajomym, pewnie i nie miał. Zgodziła się ze mną, rzadko go ktoś odwiedzał, samotny jak wilk siedział w lesie, tylko psa i kota miał do towarzystwa. Dobrze pani znała gubernatora, gdzie tam dobrze, dobrze, to nikt go nie znał. Przecież mówię, że tylko z psami i kotem trzymał kompanie, ale złego słowa o nim nie powiem, ani pijak, ani wajza. W dodatku ludzie gadali, że to uczony człowiek na to nie wyglądał, nie siedziałby w lesie, chodziłby w marynarce i pod krawatem, a nie w starej kurtce i dziurawych łapciach. Kobieta rozgadała się na dobre. Dowiedziałem się, że mieszka w sąsiadujących z zberżnikami półkotach. Niedawno umarł jej mąż. Nigdy nie chorował, do lekarzy nie chodził, nagle zawał serca i do piachu. Po dwa razy w tygodniu przychodzę na cmentarz. Pomodlę się, powspominam. Gorzej, jak przyjdzie zima, już nie na moje zdrowie takie spacery. Za Jurewicza też będę się modlić i porządek, jak będzie trzeba. Zrobię na mogile. Przecież nie miał rodziny. To nawet w zaduszki nikt go nie odwiedzi. Nie chciałem spłoszyć staruszki natrętnymi pytaniami, więc delikatnie naprowadzałem ją na temat związany z samobójstwem gubernatora. Byłem przekonany, że zna wszystkie lokalne plotki. Lecz okazało się, ku mojemu rozczarowaniu, że tych plotek jest jak na lekarstwo, grzech śmiertelny tak postąpić, nie można nastawać na własne życie. Przekonywała, ale nie on pierwszy i nie on ostatni. Rok w rok ktoś w naszej parafii się obwiesza. To może Pan Bóg wybaczy świętej pamięci Jurewiczowi. W dodatku gadają, że jego diabeł opętał, bo do kościoła nie chodził. To byłoby lepiej dla jego duszy, bo jak diabeł opęta, to człowiek nie odpowiada za swoje uczynki. Żegnałem się z moją rozmówczynią, gdy ona dorzuciła konspiracyjnym szeptem: nikomu niech nie rozpowiada, ale ludziska mówią też. Że ktoś mu pomógł zejść z tego świata, bo kiedyś był ważną figurą i różnym się ponarażał, dlatego siedział w tej dziczy i nosa z lasu prawie nie wychylał. Puściłem te rewelacje mimo uszu. Zapewne w przeszłości gubernatora kryło się wiele tajemnic, ale list, który zostawił, aż nazbyt jednoznacznie świadczył, że to było samobójstwo. Nie posłuchałem rady kłusowników i postanowiłem jednak odwiedzić miejscowego proboszcza. Kilkakrotnie musiałem naciskać dzwonek przy wejściu do drewnianej plebanii, zanim w środku usłyszałem niespieszne szuranie kroków. Drzwi uchyliły się tylko na parę centymetrów. Ale wystarczająco, żebym mógł zauważyć rąbek sutanny. Pan do kogo? W pytaniu nie dałoby się dostrzec nawet odrobiny gościnności. Chciałem porozmawiać z księdzem Władysławem. Nie ma i nie będzie. Szczelina między drzwiami a framugą zaczęła się zwężać. Przecież widzę i słyszę, że ksiądz jest. Nie rozmawiam z dziennikarzami. Biskup mi zakazał. Gorączkowo tłumaczyłem, że nie jestem dziennikarzem i nie interesuje mnie konflikt z biskupem. Chciałbym porozmawiać o panu Jurewiczu, o jego śmierci, z Bogiem. Usłyszałem i drzwi zamknęły się tuż przed moim nosem, pamiętając o nocnym zamieszaniu. Nie zamierzałem zostawiać skody przed bramą. Wiatr trochę osuszył kałuże na podwórzu, więc z problemami. Ale jakoś podjechałem pod dom, zwierzaki siedziały na progu. Weszły za mną do środka, lecz nawet nie spojrzały na jedzenie. Pani Basia miała rację, nie obędzie się bez wizyty u weterynarza. Jeśli chodzi o mnie, żadnej głodówki nie zamierzałem ogłaszać. Szybko obrałem kilka ziemniaków. Starłem je i usmażyłem placki. Zjadłem je ze śmietaną. Zapiłem solidnym kubkiem mocnej herbaty. Skusiłem się też na buteleczkę Guinnessa z lodówki gubernatora. Najwyższy czas podjąć decyzję. Nie można już dłużej zwlekać. W myślach starałem się jeszcze zachować pozory, ale wiedziałem, że klamka już zapadła. Tak, muszę wziąć urlop i spełnić ostatnią prośbę gubernatora. Trochę jeszcze pomęczycie się ze mną powiedziałem do drzemiących zwierzaków. Drops otworzył jedno oko. Kot coś mruknął pod nosem, i nie wiedziałem, czy oznacza to aprobatę, czy wręcz przeciwnie. Leśna samotnia kryła wiele tajemnic, które dokładnie poznałem podczas pobytu tutaj w lipcu. Doszedłem do wniosku że jedna z nich może okazać się przydatna nawet najbliższej nocy. Na blacie kuchennego kredensu stało przedpotopowe radio marki Goplana. Wyglądało na bezużyteczny gruchot, który dawno powinien wylądować na śmietniku. W rzeczywistości stare pudło kryło w sobie serce nowoczesnego systemu alarmowego, który gubernator zainstalował wokół swojej posesji. Nie tylko fotokomórki, mówił z dumą, także czujniki ciężaru i ruchu. Wcisnąłem odpowiednie przyciski w radio odbiór. Od tej chwili pojawienie się jakiegokolwiek intruza na podwórzu zostałoby zasygnalizowane dźwiękiem i ostrzegawczym mruganiem zielonej lampki. Na dworze zapadł jesienny zmrok. W berżnikach kupiłem kilka gazet i czasopism, a teraz, uznałem, przyszedł czas na lekturę. Przeniosłem się do pokoju gubernatora i chciałem rozsiąść się przy jego biurku, ale wcześniej z blatu należało zetrzeć grubą warstwę kurzu. Zalegającego pewnie od wielu dni Sięgnąłem po ścierkę i brałem się Za robienie porządków Gdy coś przykuło moją uwagę Nie, wzrok mnie nie mylił Na zakurzonym biurku ktoś napisał Palcem, a